Cześć! To jest kolejna pięciominutówka, minutówka, w której staram się powiedzieć kilka słów z nastawionym zegarkiem, żeby nie przekroczyć czasu pięciu minut, które mam nadzieję, że dla Was będą zachęcające. Więc ja już mam nastawiony timer albo budzik, jak ktoś zaśnie w trakcie, to przynajmniej za pięć minut się obudzi. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że kiedy wchodzimy na drogę naśladowania Jezusa, to nasze drogi w jakiś. Dziwny sposób stają się mało istotne, nie tylko dla nas, to jest najczęściej tak, yy, dla nas oczywiste, że Jezus jest tą naszą najważniejszą drogą, ale również dla innych ludzi wokół nas, nasze dotychczasowe drogi również powinny stać się mało istotne. Po przerwie wspólnie przeczytamy fragment z listu do Kolosan, yy, bo tam właśnie znajdujemy tę myśl. Apostoł Paweł w trzecim rozdziale listu do kolosan w jedenastym wersecie mówi na tej drodze, i ta fraza mnie zastanowiła, no bo na jakiej drodze, kiedy czytamy wcześniej, to nie mamy wątpliwości, że na drodze bycia chrześcijaninem właśnie bycia nowonarodzonym Bożym dzieckiem, na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie obrzezano, czy pochodzi z daleka, czy jest z cytą niewolnikiem, czy wolnym. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim we wszystkich. Oglądałem w w tym okresie międzyświątecznym i poświątecznym w zasadzie, w serial The Chosen, i tam jest taka scena, w której Jezus powołuje celnika Mateusza, i na początku to budzi bunt uczniów, ale potem, kiedy oni już, Mateusz jest w tej grupie i faryzeuszom przeszkadza obecność Mateusza wśród uczniów Jezusa, to już uczniowie za nim solidarnie stają. Dlaczego? Dlatego, że na tej drodze nie liczy się, czy ktoś przychodzi z daleka, czy z bliska. Czy był rybakiem, czy. Czy jest rybakiem, czy jest celnikiem, bo apostoł Paweł w tym fragmencie pisze w czasie teraźniejszym. Nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, nadal jest Grekiem, czy Żydem, nadal jest Żydem, czy go obrzezano i nadal jest obrzezany, czy jest nieobrzezany. Nie, I to jest, nie, nie liczy się, dlatego że go nie obrzezano, ale teraz. Uzupełniono braki, go z powrotem obrzezano. Nie liczy się, czy jest wolny, czy niewolnikiem. Nie dlatego, że kiedy na przykład jest niewolnikiem, to go wyzwolono na tej drodze i już jest wolny. Więc nadal ta jego droga istnieje. On nadal jest grekiem, nadal jest niewolnikiem, nadal jest nieobrzezany, tylko że to już się nie liczy. My czasami byśmy chcieli, żeby na tej drodze naśladowania Jezusa nie liczyły się nasze różnice, pod warunkiem, że one znikną. Bo ja zastanawiam się, ta Pawłowa wymienianka różnic, jak dzisiaj byśmy wymienili? Czy to jest tylko taki historyczny tekst, który nie ma żadnych implikacji w naszej codzienności, żadnego zastosowania? Nic z niego nie wynika, dlatego że, no właśnie, my bardzo często przychodzimy do Jezusa świadomi tego, że przychodzimy z różnych dróg, ale z głębokim oczekiwaniem, że te drogi znikną, że rzeczywiście nie będzie się liczyło, czy ktoś był kimś tam, a dzisiaj. Na szczęście zmienił zdanie i już nie jest. Czy jednak przychodzimy, tak jak w tym liście do kolosan, nadal jako obrzezani i nieobrzezani, Grecy i Żydzi, wolni, niewolni, scyci i tak dalej, i tak dalej. Więc te różnice mężczyźni, kobiety, nadal jesteśmy, nadal się różnimy, ale na tej drodze to nie ma żadnego znaczenia. Więc yy, my bardzo często myślimy. Że na tej drodze, jaką jest Jezus, nie liczą się nasze dotychczasowe drogi, dlatego że one znikają. One często e, liczą się dużo bardziej dla innych niż dla nas drogi, które są tymi, tymi naszymi dotychczasowymi i obecnymi drogami. E, a Paweł poucza jednak swoich adresatów. Nie liczą się, nie mają znaczenia. Dlatego, że ta droga, jaką jest Jezus, wchłania je wszystkie, i uwaga nie sprawia, że znikają. Nadal się między sobą różnimy, nadal przychodzimy z różnych tradycji, nadal różna jest nasza historia, ale doniosłość i wspaniałość tej drogi, jaką jest Chrystus, sprawia, że dla nas to już nie ma znaczenia, ale nadal istnieje. To tak chciałem wam zostawić, bo, bo, cały czas się zastanawiam, co dla nas dzisiaj znaczą te wielokrotnie powtarzane w listach apostoła Pawła właśnie wymienianki, że w Chrystusie Jezusie już nie ma wolnego niewolnika mężczyzny, kobiety, greka, żyda, scyty i tak dalej i Tych miejsc jest kilka, dlaczego? Dlatego, że te różnice miały bardzo poważne znaczenie dla pierwszego kościoła. Już znaczy, że muszę skończyć. Budzik zadzwonił, jeżeli ktoś z was przysnął w trakcie tej pięciominutówki, to pobudka. Natomiast jeżeli Paweł powtarza to co najmniej kilka razy, ja dzisiaj przeczytałem to w liście do Kolosan, to znaczy, że te różnice były żywe i ważne dla ludzi, którzy żyli. A ponieważ my ten tekst czasami traktujemy bez wyciągania z niego współczesnych wniosków, jako taki historyczny, no bo przecież już nie ma podziału w kościele na Żydów i Greków, nie ma podziału na wolnych i niewolnych, więc ten tekst nas nie dotyczy, to znaczy, że mamy problem z tymi różnymi drogami i oczekujemy, że jak ktoś wchodzi na tę drogę, jaką jest naśladowanie Chrystusa, to ta jego poprzednia zniknie i ustąpi. A Paweł mówi: Nie, to ciągle są różne historie, to ciągle są różne, różne inne drogi, którymi idziemy, ale musimy jedno pamiętać: te różnice nie mają znaczenia wobec doniosłości, jaką jest droga bycia uczniem Jezusa. I bycia nowym człowiekiem w Chrystusie. Dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia. Jeżeli uważacie, że to może się komuś przydać, być dla kogoś zachęcające, inspirujące dzisiaj do odsłuchania, to udostępniajcie. I dzięki też za wasze wsparcie. Tego wszystkiego, co robię na patronajcie. To jest niezwykle ważne i bardzo pomocne w tym, żeby jak najdalej dotrzeć z Ewangelią, która naprawdę wierzę w to bardzo mocno. Za piękna jest, żeby ją przemilczeć.